Uwaga, gram! No, dzięki. Wiesz co, no my jesteśmy na nie w sumie wszyscy tutaj. My szukamy nowych talentów. No to co pan robi, to nie jest ciekawe. Gram jeszcze raz! Nie! Cio! Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w naszym programie internetowym, który jest dla młodszych, dla starszych, zupełnie k***a dla nikogo jak TeleExpress. Włodek Markowicz i Karol Paciorek, witamy serdecznie. Przechodzimy do tematu, uwaga drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na to, że przechodzimy do tematu, bo nie za często nam się to zdarza. Kupowanie leków bez recepty nie w aptekach, czyli w supermarketach, sklepach monopolowych, na stacjach benzynowych jest groźne. W 2012 roku aż 36% Polaków kupiło leki bez recepty w innych miejscach niż w aptekach. Co jest problemem w tym wszystkim? Chodzi o to, że w tych miejscach leki nie są sprawdzane i one mogą być przeterminowane. One mogą tam stać od 5 lat, mimo że daty ważności mają na 2 lata. Trudniejsze do wychwycenia jest to, że na przykład leki, które leżą, czyli te wszystkie, wiecie, gripexy, nurofeny, ibupromy, apapy, te wszystkie przeciwbólowe głównie, przeciwgorączkowe, prezerwatywy wszelkiej maści, no też to liczę jako lek. Lek, żeby nie zachorować na dziecko. To wszystko, co możecie spotkać w normalnych klepach, leży w warunkach... Czy właśnie powiedzieć normalnych klepach? To, co możecie spotkać w normalnych klepach... Nie! Chodzi też o to. O co chodzi? Słuchamy, Karol Paciorek, o co chodzi? No mów. To jest nasz nowy cykl, otwieramy. Dobra, Karol, o co chodzi? Te leki leżą w temperaturze i w nasłonecznieniu złym, który sprawia, że może lek po prostu albo przestać działać, albo może zmienić swoje właściwości w taki sposób, działać mocniej. Stary, wziąłem jedną aspirynę, głowa mi nie bolała w ogóle. Alfaza. Już nigdy. Nie, ale popatrz, bo przecież było. Ja... Wyrosła mi tu trzecia ręka. Ja swoją wiedzę czerpię z filmów głównie, prawda? Ty... I z obcowania z tobą, więc jakby widzisz już mój światopogląd. I w filmie Wilk z Wall Street oni tam zażywali tabletki 20-letnie lemony. Co ostatnio słyszałem? Bo oglądałem zajebisty wywiad Cejrowskiego, który był chyba przedwczoraj w telewizji. No. I Cejrowski powiedział, że dlaczego Unia Europejska zakazała dziurawców? Dziurawiec, wiesz, że ja z tego herbaty piłem bardzo często. Poczekaj, i Unia tego ponoć zakazała, ja tego nie wiedziałem. A dlaczego? Podobno tak jest, nie jestem kobietą, nie wiem. Jak się przyjmuje tabletki antykoncepcyjne i się pije herbatkę z dziurawca, to tabletki nie działają. Fuck. No i... To odnośnie dziurawca, ale na przykład pomyślcie sobie, że przecież no, jakby na to nie spojrzeć, najpopularniejszą formą antykoncepcji jest nadal prezerwatywa. Prezerwatywy są dostępne w każdym kuźwa sklepie, cokolwiek tam było. Wędliny, stacja benzynowa, sklep z częściami samochodowymi, kiosk ruchu. Poproszę 20 deko sądeckie, a może prezerwatywy gratis. Te prezerwatywy, mechaniczna rzecz, prawda? Jeżeli one są przechowywane w zły sposób, czyli na przykład w nasłonecznionym, suchym miejscu, jeśli ta guma straci swoje właściwości i nie będzie działała, nie będzie chroniła i dojdzie do zapłodnienia, nikt potem już nie powie, że o kurde, po co ja kupowałem te gumki na stacji? Of, no ale teraz już za późno, nie? Ile procent ludzi kupuje gumki w aptece? Chodzi o to, że jakby jeżeli poinformujesz ludzi o tym, zastanów się, może następnym razem nie kupuj swoich ulubionych prezerwatyw w Almie. Kto ma tak cię informować? No my, lekkostronniczy, nie kupuj swoich ulubionych gumek. Tu. Ja nie kupuję. Nie kupuj swoich ulubionych gumek przy kasie w markecie, bo być może one tam leżą w tym znoju, a apteki z kolei przechowują wszystkie swoje produkty w bardzo rygorystycznych warunkach, przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności, tym wszystkim, co sprawia, że one są na pewno okej, a do tego ktoś tam cały czas sprawdza datę ważności. No wiesz, jeżeli chodzi o to, że nie chcesz zajść w ciążę, to może jednak warto się kopnąć te 3 metry dalej do apteki. Just saying. Ale apteki są otwarte do 19, a mi się bardzo chce. W każdym... A już jest 23:30. W każdym mieście jest apteka. No ale daleko! A my już piliśmy z nie, Gośką. Nie, powinno być coś innego, jeżeli idzie o małe miasto, że no, ale ja nie pójdę do tej apteki, no bo tam pracuje znajoma mojej mamy. No i co ja przyjdę jak... Przecież ja mam dopiero 16 lat. I w aptece jeszcze jest to fajne, że często zaproponują wam jakiś zamiennik, który jest tańszy od oryginału, tak, ale ma dokładnie ten sam składnik aktywny. Chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz. Dla wszystkich młodych ludzi, którzy to oglądają, na pewno oglądają i myślą o tym, żeby rozpocząć współżycie. I żyją w małych miastach, a tam wiadomo, każdy każdego zna i matka faktycznie może pracować w aptece. Masz dla takich ludzi radę? Chciałbym jakby zrobić apel społeczny. A, okej. Nie powinno się robić takiej nagonki, że o, gość ma 16 lat i już kupujesz prezerwatywy. Ja myślę, że jak ktoś ma 15 lat, to nie powinien się iść wstydzić kupić. Bo przecież absolutnie. Myśli rozsądnie. Absolutnie. Kuźwa, chce być odpowiedzialny, to jeszcze się na niego rzuca ten ostracyzm społeczny, że ty nie jesteś k***o młody trochę? I ja myślę, że młodzi ludzie tak myślą, że jak pójdą zakupić, to tak będą się dziwnie na nich patrzeć. Nie powinni! A tym razem mamy wspólny apel, mianowicie wszyscy, którzy mieszkają w Krakowie albo chcą do Krakowa przyjechać przyszły weekend i chcą zmienić coś w swoim życiu, chcą zmienić coś w życiu innych ludzi, chcą to robić przez YouTube'a, mogą to zrobić! Uwaga, będziemy gośćmi specjalnymi w castingu na nową gwiazdę YouTube'a. Akcję organizuje Hopkola i my mamy przyjemność zaprosić was, żebyście wzięli w tym udział. I link jest na dole, tam będzie formularz zgłoszeniowy, będzie można przyjść, stanąć przed nami, powiedzieć
tydzień. Dzień dobry. Dokładnie tak. Widzimy się za tydzień w Krakowie. Trzymajcie się ciepło. To był Włodek Markowicz, który jest pięknie dzisiaj ubrany. Dziękuję. Trochę jak nauczyciel historii. A, bo widzi pan. To może zapraszam. Ja już byłem pytany. Pamiętam, o co chodzi, bo ja cię zapytałem 5 minut przed końcem lekcji i dzwonek zadzwonił. Więc muszę cię dopytać. Nie. A ty głupi myślałeś, że to będzie już na ocenę, tak? Nie, ale klasa potwierdzi. Pytał mnie pan, no nie pytał. No to słucham. Potop. Lata potop. Kiedy był potop? O Jezus. I w ogóle potop, z jakiego kraju przyszedł potop? O Jezus. Węgry? Słowacja? No. Potop był? Potop był... Ze Szwajcarii. Ze Szwajcarii był potop. Nie, ze Szwecji. Ze Szwecji! No bo... O Jezu, za tydzień mnie pan dopyta, co? Dobra. To inaczej, to może chodźmy do kantorka. Dobra, NP ci wpiszę, dobra. Co znowu insynuujesz? No żebyśmy to jakoś... No to chodź. Zapomnielibyśmy, ale bądźcie lekko stronniczy.